Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy znowu panowie na Palionowie, prawda? Jest super ancku, super fajnie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pójdziemy sprawdzić, czy mój klon złapał się w pułapki, które wczoraj na niego zrobiliśmy. Ale zanim cokolwiek zaczniemy dalej mówić, to słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, 3000 łapek w górę i wracaj kolejny odcinek, prawda, w którym będziemy pokonywać mojego klona, bo... Czuję, że on kombinuje coś niedobrego. Ja to po prostu tu wewnętrznie to tak odczuwam, że wydaje mi się, że my musimy go powstrzymać. Ja w ogóle go nie widuję tutaj na tym serwerze, więc on jakoś mega dobrze się ukrywa, nie wiem, po nocach gra czy coś. Nie rozumiem tego. W każdym razie, słuchajcie, zapraszam was też bardzo serdecznie na Chef Shopa. Tam możecie kupić sobie jakieś etui, kupić sobie, nie wiem, koszuleczkę i inne takie. Co tam jest, to po prostu wbijcie na Chef Shopa i zobaczcie, to będziecie wiedzieć. I uwaga, 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 mam dzisiaj coś, co zapominałem robić na poprzednich filmach, w sensie... Jakby dostałem pewną rzecz od widza, a bardziej od widzki, już nawet nie pamiętam imienia i nazwiska, ale dostałem rysunek w sumie, przyszedł do mnie pocztą, za co bardzo dziękuję, ponieważ dodawałem gdzieś w opisie jakiś czas temu tam miejsce, do którego możecie wysyłać paczki i one wtedy do mnie dotrą. Ta paczka dotarła do mnie już z miesiąc temu, ale ciągle jakoś to leżało mi na biurku, zapominałem o tym w trakcie nagrywania odcinka i tak dalej. Dzisiaj sprzątałem na biurku i przypomniałem sobie o tym, bo to zobaczyłem i musiałem wam to pokazać. Słuchajcie, patrzcie, to, dlatego to pokazuję, bo to jest jedyna rzecz, którą dostałem w sumie. No też w sumie wcześniej nie mówiłem o tym, że można do mnie wysyłać cokolwiek, więc nikt nie wysyłał. Można, w opisie chyba nadal jest jeszcze ten adres, więc możecie to wysyłać, to jest do firmy mojego taty po prostu, więc tam by to wszystko szło. I uwaga, pokazuję. Dostałem taki rysunek, dziękuję bardzo osobie, która to zrobiła. Nie pamiętam, jak się nazywałaś, ponieważ zostało mi tylko to, bo jak to odpakowałem, no to koperta gdzieś się już zawieruszyła, została wyrzucona do śmieci, a tu chyba nie ma nigdzie podpisu. Sprawdzę na szybko. Chef Shop tu niestety nie ma na tym podpisu. Następnym razem podpisujcie, ponieważ koperty mogą, prawda, zniknąć, a jednak rysunki to zostaną. I ja myślę, że tu gdzieś za mną możemy za jakiś czas to jakoś wieszać. Jeżeli by tego było więcej, to myślę, że tu jest idealne miejsce na to, żeby coś takiego zrobić. Więc wysyłajcie, jeżeli jak będę pamiętał, to dam w opisie. Jak nie, to poszukajcie na jakichś starszych filmach. Tam jest adres wysyłki, możecie mi takie rzeczy wysyłać. I wtedy za sobą to będę jakoś wieszał za jakiś czas, jak się tego uzbiera więcej, więc czekam. Boję się, co się wydarzy, może teraz się okazać, że nagle przyjdzie do mnie, nie wiem, 1000 paczek. I wtedy będę to wszystko, jeżeli w ogóle przyjdą takie paczki, to obiecuję wam, że nagram odcinek z odpakowywania ich, ok? Więc możecie wysłać. Będę pamiętał, choćby nie wiem co, będę pamiętał, będzie ten link, znaczy ten adres w opisie, tam możecie to wysyłać i to wszystko wtedy przyjdzie do mnie. Dobra, słuchajcie, rozpoczynamy, bo się troszkę rozgadałem, prawda, za dużo na tym odcinku, prawda, o tym, aż się zrobiła noc, więc przydałoby się kimnąć, aczkolwiek nie mam żadnego... A, dobra, wiem, gdzie mamy łóżko w diamencie, dobra, dobra, bo ja już zapominam, gdzie ja mam łóżka, a tak to tu możemy sobie kimnąć naszym... Tam jest zbugowane łóżko, widzieliście to? Tam jest zbugowane łóżko, normalnie nie jest takie do połowy, czekajcie, o... Dobra, są jakieś tu bugi na tym Minecrafcie dziwnym. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie w tamto miejsce, w którym ostatnio... Wow, jaki zenchantowany ty, daj mi to, daj mi. Jaki jestem potężny, jaki jestem tym supermanem, ale nic z niego nie wypadło niestety, dobra. W każdym razie, lecimy tam w tamto miejsce, w którym mój klon ma swoją bazę, którą nakryliśmy też zresztą w poprzednim odcinku. I... zobaczymy, co on tam ma jeszcze, ponieważ może coś będzie, może coś odkryjemy, ale przede wszystkim chcę zobaczyć, czy on wysadził, czy mu się wysadziło to, co, te pułapki, co mu daliśmy, ponieważ wydaje mi się, że on już powinien to dawno sobie wysadzić, jakby, no każdy by w to wszedł, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, zobaczmy, gdzie to tutaj było, to było gdzieś tutaj. Dlaczego tu nie ma tych płytek? Nic? Co? Nie gadajcie, że on odkrył te. Tutaj pamiętam, że daliśmy dosyć sporo. O kurde, dobra, on... Wysadziło się to, ale on to zamurował, żeby nie... Jo, dobra, udało nam się, zrobiliśmy pułapkę, która się wysadziła. Jestem ciekaw, jak wygląda ta detonacja w tym... O nie, nie mam czym... A, mam czym to zamurować, dobra. Jestem ciekaw, jak wygląda ten wybuch, który zrobiło się tam u niego tutaj na dole w tej bazie. Czekajcie, to było na wprost tego drzewa i na wprost tego drzewa. Jakoś to tak już zapamiętuję, o. Kurczę, perfekcyjnie, dobra. Jesteśmy tu. Dobra, tu wybuchło chyba też, bo też nie ma, ale chyba też to zamurował. Co? Przecież to tutaj było, tu powinien być wybuch niesamowicie duży. Chyba jednak tego nie... Chyba jednak to zauważył, w sensie jak już wysadziły mu się górne, to już się domyślił chyba. I po prostu zamurował to, więc...
No niestety, ta nie pykła, a tutaj mógł być naprawdę porządny wybuch. No niestety, niestety, no ale co zrobić, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Dobra, słuchajcie, czekajcie, rozejrzmy się tutaj jeszcze. My w ogóle musimy uratować tego Stefana. Stefana nie, jako miał, Krzysztof chyba. Tu, Krzysztof, go trzeba uratować, bo on jest tu przetrzymywany, nie wiem dlaczego. I nie podoba mi się to, że on tutaj jest w ogóle, nie wiem, może mu wykopiemy tu coś na bok jakoś. Czekajcie, może go uratujmy teraz. Co my znaleźliśmy w tym momencie? Krzysztof, czemu nic nie mówisz, że tu takie rzeczy są? Dobra, czekajcie, zamurujemy to tutaj. Krzysztof, nie uciekaj, ponieważ tutaj jest jeszcze gorzej niż jakbyś, kurde, zostań tam, jest bezpieczniej. Dobra, czekajcie, przechodzimy tu. Co to jest za miejsce? Co on tu robi? Co to są kosze na śmieci tu ma? To są, tak, to są kosze na śmieci. Tu też jest, kurczę, co jest? Co to jest za... co to jest za laboratorium mojego klona? To jest to jest niepoważne. Dobra, a to? Czekajcie, czekajcie. Ja się boję w to wejść. Nie wiem, to wygląda trochę jak lawa, ale innego koloru. Boję się, że już z tego nie wyjdę. Czekajcie, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Zróbmy tak, tu podlecę, tak? I teraz szybko przelecę przez to. Uwaga. Puf. Dobra, to działa jak lawa, to działa... Wody, wody, ale nie, chyba się nie spalę. Dobra, nie spalę się, ale kurczę, gaś, gaś, gaś. Gaś się, no nie, chcę się już palić. Proszę, zgaście, trzeba skakać. Nie wiem, jak to działa w tym Minecrafcie, ale może trzeba skakać. O, dobra, przestało się. Dobra, co to mamy tutaj? O nie. Ej, to wygląda jak to urządzenie, które jest tam wyżej w Palionowie. To, w którym się tworzyło tego klona. Czy mój klon... Patrzcie, co tu pisze? Nie, dobra, ja wiem, co on chce zrobić. Mój klon chce, żebym ja wszedł w to. On wtedy wejdzie tutaj i wtedy ja totalnie zniknę i wszystko przejdzie na niego. I to on przejmie mnie całkowicie i będzie jedynym tostem na tym. Nie, dobra, to źle wygląda, ale tu widzę, tak jakby czegoś nie było. Tak jakby to było niedokończone jeszcze, czyli tak jakby. Tu jest diament w ogóle, wow, jak bogato. Czekajcie, czekajcie. Wow, czekajcie. Co, ile on tego ma? Ile tych diamentów tu jest, przepraszam bardzo? A ja wiem, co on chce zrobić, on chce tu bikona postawić. Więc on teraz będzie chciał zdobyć bikona i jak on tutaj go postawi, to tu powstanie taki tu powstanie laser, który to zasili całkowicie i wtedy będzie gotowy na to, żeby tutaj to zrobić. I jeszcze ten laser, czekajcie. Czekajcie. To normalnie tam wychodzi na... Tam niebo jest. Czyli ten laser... Jak ten laser wyjdzie, on chciał, żeby ten laser mnie zwabił, żebym ja zszedł tutaj i zobaczył, co tutaj się dzieje i wtedy on by mnie tutaj zamontował. Mnie tu. Czekajcie, jak to się otwiera w ogóle? Aha, to są jak drzwi garażowe tu. No ja tu nie, ja lepiej tam nie wchodzę, bo ja jeszcze się boję, że on tu gdzieś wyjdzie za rogu i mnie wtedy tam wciśnie, jest totalnie po mnie. Ale... To jest straszne, ja nie no, boję się mojego klona, ja nie wiem, co mój klon wyczynia tutaj ze mną. On ewidentnie chce mnie zdetronizować tutaj. Dobra, Krzysztof, niestety, ale muszę cię tutaj zostawić, wiesz? Nie, nie, nie płacz, będzie dobrze. Przyjdę po ciebie, ponieważ nie muszę cię tu zostawić, żeby on, wiesz, się nie ogarnął, że ja tu przychodzę, nie? A ty masz fajny... może dam ci zarobić jakoś za jakiś czas. Czekajcie. Ej, tutaj widać, czekajcie, bo my możemy za pomocą tej noktowizji, ja zapomniałem o tym, że ją mam. Możemy za pomocą tej noktowizji zobaczyć, czy on tu coś jeszcze ma. Co jest grane? Ile tych bloków jest? Dlaczego je tak pokazuje? Ale dobra, tam widzę moby. Mnóstwo mobów. Tu te diamenty widać, no dobra. A to pokazuje jakieś cenniejsze bloki chyba, jakieś rudy. Ej, dobra, rozumiem. Dlatego to pokazuje, bo to jest lapis. Okej, dobra. Okej, kurczę, ta noktowizja to jest jednak mocna, nie? Dobra, czekajcie, tutaj muszę to zamurować. Nie, nie, nie ruszaj się stąd, Krzysztof. Będzie dobrze, będzie dobrze. Chcesz coś jeść? Masz, masz, zjedz se coś. Czekajcie, tutaj musimy teraz... O, tak, i teraz wylatujemy. O, wychodzimy tu, jeszcze raz wylatujemy. Dobra, jesteśmy na górze. Dobra, mój klon ewidentnie coś kombinuje. No i tu już mamy, to już nawet nie ewidentnie coś, nawet nie, że się domyślać trzeba, to już wiadomo po prostu, tu już widać, co on chce zrobić, on chce mnie zniszczyć i zostać jedynym tostem, przejąć mój kanał, przejąć wszystko, Instagrama, kurde, wszystko on chce pewnie przejąć, no bo przecież jak on przejmie mnie w Minecrafcie, no to jest już po mnie, to już ma wszystko, co do mnie należy, to już jest nie do pomyślenia, żeby taka sytuacja w ogóle miała miejsce, ale może, żeby... Jakoś się przed nim uchronić, powinniśmy zbudować sobie jakąś swoją tajną bazę, w której będziemy mogli się jakby schować. No, raczej o bazie Supermana wie, ponieważ baza Supermana była przed klonowaniem. Dlatego, jeżeli on jakby przy klonowaniu dostaje całą moją wiedzę i wszystko, co ja przecież, że to jest mój klon w 100%,
no to on doskonale wie, gdzie na dany moment są wszystkie moje tajne bazy, jeżeli kiedykolwiek jakieś były, on o wszystkich wie. Więc musimy stworzyć teraz jakąś, która została stworzona po sklonowaniu, żeby on tej wiedzy nie miał. No bo wiecie, jak jest klon, to on dostaje całkowicie mnie całego, więc jak teraz stworzymy coś, czego nie było przedtem, no to ten klon o tym nie wie. Wiecie, tak wnioskuję, więc musimy zbudować jakąś tajną bazę, w której on po prostu nie będzie wiedział, że my tam jesteśmy, że my tam urzędujemy i robimy coś niedobrego. Tylko gdzie taką tajną bazę zrobić? Tutaj jest ta baza Świrusa, tu są, nie wiem, najpierw Świrus, teraz jeszcze mój klon, jeszcze jak mój klon zacznie spiskować ze Świrusem, no to już w ogóle będzie śmiesznie. To już jest nie do zrobienia. Czekajcie, gdzie my możemy jakąś tajną bazę zrobić? Ja myślę, że pod diamentem, ale to by było takie bardzo oczywiste. Czyli jakbyśmy tam zrobili na tej wyspie... On też wie o tym, że tam ta wyspa już była, no bo ona jest już od dawna. Gdzieś by trzeba było zrobić tajną bazę, tylko za bardzo nie mam pojęcia, gdzie mógłbym to zrobić. Czekajcie, może pójdę do portu, polecę wręcz nawet, i może tu gdzieś, wieża nie. Posąg? Też nie, bo posąg to może to zobaczyć jakimś cudem. No kurczę, to jest dobre pytanie, gdzie by można było zrobić taką bazę, no ewentualnie Nether, no w sumie... Ej, w Netherze? Baza? Dobra, czekajcie, pójdźmy do Netheru, zobaczymy jaką tam możemy bazę zrobić, bo może akurat wyjdzie na to, że w sumie w Netherze dobrze by było zrobić jakąś bazę. Dobra, w jakim my to jesteśmy miejscu? W takim. Tutaj o tej bazie raczej by nie wiedział, no bo jednak Netheru nie było w czasie, kiedy on tutaj... Znaczy, w sumie w Netherze nic nie robiłem jeszcze, więc w sumie może dlatego nie wiedzieć. Ale gdzie by tu się schować? Czekajcie, tam coś jest? Nie, nic tutaj nie ma. Tu by trzeba było zbudować jakąś bazę, jakąś taką, wiecie, taką, ale mocną bazę, naprawdę. Tam nie widzę potencjalnie dobrego miejsca na bazę. To by trzeba było zrobić gdzieś też blisko, żebym nie musiał jakoś mega daleko iść. Ale na przykład, żeby była dobrze ukryta mega, no to jest plan. Tutaj coś? Nie no, tutaj nie. Czy to możemy wykopać tym moim kilofem? Nie, okej, dobra. Nieważne. Dobra, to w takim razie zróbmy to gdzieś koło portalu, żebyśmy mieli w miarę blisko. Tu jest portal. To się niech przestanie palić. I tutaj... Ej, dobra, mam pomysł. Czekajcie. Jakbyśmy to tutaj... O kurde, jaki ten mój kill-off jest szybki mega. Jo, cię sunę. Bez podjazdu do tego netherraka, nie? Patrzcie, jak to zerujemy. No, dobra. No, to jest jednak potężny kill-off, potężnego tosta. No, nie da się ukryć. Dobra, ile tego mamy? Pewnie z 50 staków. Dobra, mamy mega dużo. Wystarczy nam to. Patrzcie, zrobimy coś takiego. Zamurujemy to z tej strony, żeby to wyglądało z każdej strony naturalnie. Tak jakby było. A on przecież nie będzie o tym myślał, że to tutaj może coś być. I patrzcie. Tu. Kurczę, strasznie szybkie to jest. Ja nie mogę zapanować nad tym kill-offem w ogóle. Dobra, zróbmy tak. Tak. Tu może tak klikać tylko, ja nie mogę, jakie to jest ciężkie. Widzicie, jaka nam się super baza tutaj robi. Sobie ją wyrównamy i tutaj zrobimy takie wejście. Tylko czekajcie, to trzeba zrobić też tu jakoś wyrównać. Coś takiego, coś w tym stylu by to trzeba było zrobić. Tu zamurujemy, tak. I tu robimy takie murowanko. O, coś takiego. I to, no, nie wygląda to w ogóle podejrzanie moim zdaniem. Jeszcze w ogóle jakbyśmy zrobili tu... Takie przejście, żeby to w ogóle było, wiecie, jakby w jednym ciągu, no to jest dobre. To w ogóle on nie będzie, w ogóle się nikt raczej nie ogarnąłby tego, że tam może być jakaś tajna baza. Tak blisko, no jak to mówią, pod latarnią najciemniej. Tu zrobimy jeszcze coś takiego. No i to w ogóle nie wygląda, moim zdaniem to w ogóle nie wygląda jak miejsce, w którym można by było mieć jakieś, ojej, jakąś tajną bazę. Dobra, coś takiego, no chociaż może to trochę wygląda tak podejrzanie. Nie wiem, może zróbmy... Kurczę, no nie no, wygląda to mega podejrzanie, jak tak teraz na to patrzę. To by trzeba było zrobić tak jednak mimo wszystko. Coś takiego. Tutaj też. No nie, musimy zamurować to przejście. Zrobimy je od boku w takim razie. No bo tutaj to wygląda jednak podejrzanie. Jednak tak jak się zastanowiłem, to... No, mógłby się zorientować, a to, tego byśmy nie chcieli. Dobra, tu jest ta lawa, która nam troszkę przeszkadza. Jakby cię tu zamurować. O, możemy cię zamurować. Dobra, uwaga. Pum. Dobra, zamurowana lawa. Tu niech się to pali i tu od boku zrobimy sobie wejście. Takie coś. Wow, myślałem, że do lawy wpadnę już. O, i tu. No i idealnie w sumie. Mi się wydaje, że... Albo w ogóle zrobić wejście od boku, tak całkiem tu. W sensie, że patrzcie, tu zrobimy coś takiego, że zejdziemy... O, tu na przykład. I tu na dół jakoś zejście. Coś tu muszę jakoś to tak wymyśleć, no bo... I tu przejdziemy do tej... Źle to wymierzyłem. Tutaj tak zejdziemy do tego. O,
widzicie? O, i mamy idealnie bazę. No, moim zdaniem ta baza będzie dobra, tak mi się wydaje przynajmniej. W każdym razie będę ją kończył sobie poza odcinkiem, no bo tutaj to już na razie nawet nie mam budulców na to, żeby to zrobić, więc może będziemy to robić na następnym odcinku, gdzie zrobimy jakieś dobre, nie wiem, dobrą, tajną bazę w Netherze, czy coś takiego. No, napiszcie mi też w komentarzu, co myślicie o tym pomyśle, żeby tutaj zrobić tą bazę. Może będziecie mieli jakiś lepszy pomysł i może to zmienimy jeszcze na następny odcinek. W każdym razie, póki co, myślę, że ten pomysł jest najlepszym pomysłem, jaki mogliśmy zrobić, tak mi się wydaje. Więc tutaj jest, tu mi się nawet mi się podoba w sumie. Jest taka niepozorna ta baza. Oj, tu będą jakieś schody takie, no tak to mniej więcej widzę, nie? Tu i tak pod skosem. Myślę, że to będzie dobre. W każdym razie, w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Na razie, pa pa.